Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego Stalon Tour. Dzisiaj z nami gość wyjątkowy, gość, który mógłby powiedzieć o Stali Gorzów naprawdę dużo, chociaż nigdy nie reprezentował gorzowskiego klubu, ale na pewno zna niejedną historię związaną z naszą historią i niejednokrotnie cieszył oczy na gorzowskim owalu. Z nami dzisiaj Andrzej Huszcza. Witam Pana serdecznie. No, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Andrzeju, pytanie krótkie, proste, bo Gorzów, Zielona Góra, dwa miasta bardzo żużlowe, często mówi się, że żyjemy jak Kargol z Pawlakiem, ale tak naprawdę chyba bez siebie żyć nie możemy, jako Gorzów i Zielona Góra. Co o tym myślisz? No na pewno, tak akurat w tym sezonie, teraz co będzie się zaczynał 2022, no to już troszeczkę się oddaliliśmy, no akurat u nas nie powiodło się w ubiegłym, no ale trudno, no to dalej jesteśmy w jednym województwie, no i dwa kluby. I chyba nawet nasze dzisiejsze spotkanie jest takim prognostykiem tego, że bez siebie żyć nie możemy. No nie możemy, no to już, no ale to taki sport i dlatego też tak nie wychodzi nieraz, tak jak się zakłada, czy na papierze, jak jest to obliczone, ale to później wychodzi inaczej w pracy. No i tak wyszło u nas, ale będzie dobrze, będziemy się spotykali, na pewno wszystko wróci do normy, to takie jak dwa kluby w jednym województwie w Ekstraklasie i tak ma być. I tak ma być i tego oczywiście my jako gorzowscy kibice życzymy Falu Bazowi, abyśmy mogli spotykać się na stadionach ekstraligowych. Ale ten rok, pomimo tego, że jesteśmy w innych ligach, nie zostanie bez derbów. Bo tak naprawdę już 26 marca pierwsze starcie w Gorzowie, 27 w Zielonej Górze. Jaki to będzie miało wymiar, jeżeli to nie jest ligowe? Jak do tego z Pana punktu widzenia podchodzi Zielona Góra? No nie wiem, jak to będzie. No to jasne, że to będzie taki przygotowawczy, starty przygotowawcze do sezonu. No, oni w Ekstraklasie, my w pierwszej lidze. Ale to będzie ciekawe. No będzie... Będzie takie to spotkanie też i w ogóle i z zawodnikami, i z działaczami, i kibice też na pewno przyjadą nasi tam i odwrotnie będzie też tu do nas. To tak z ciekawości, żeby to, co kiedyś się działo, żeby dalej nawiązywać do tego. Czy możemy już dzisiaj powiedzieć, że Andrzej Huszcza przyjedzie do Gorzowa na derby? No jeżeli, na pewno, no, nie jest to daleko już wszystko, to zobaczę, jak to będzie. Ponad 30 lat w jednym klubie, w jednych barwach, no ta miłość jest ewidentna, widać to na każdym tak naprawdę rogu w Zielonej Górze, nie tylko rogu, bo i ronda są w Zielonej Górze Andrzeja Huszczy. Dlaczego Żużel? Jak to się zaczęło? No dobrze, że właśnie w Zielonej Górze był ten Żużel. No jak się zaczęło, tak jak chyba u każdego takiego chłopaka, wtedy no to już jestem takim dorosłym mężczyzną, to już ileś lat temu, jak ja to zaczynałem, to były też inne czasy. I chociaż inne czasy, czasy są cały czas takie same, ale tak jak i na dzień dzisiejszy też chłopcy, którzy się jakoś fascynują sportem, takim motorowym, szybkością, no i to tak wciągło. I u mnie to samo było i tak poszedłem na stadion, zobaczyłem coś takiego niesamowitego, jazda. Prawie w przeciwnym kierunku, kierownica się skręca, inaczej jadą, no to mnie tak, no byłem zadowolony z tego wszystkiego, że mogłem zobaczyć, ale no, że i mi się to spodobało, tak też zacząłem, interesowałem się motocyklami, sam sobie naprawiałem, dużo robiłem, no i tak się zaczęło, poszedłem na stadion. I na pewno zielonogórscy kibice są bardzo zadowoleni z tego, że Andrzej pojawił się jako młody chłopak na stadionie i to na pewno tą jazdą cieszył. Ile derbów odbyło się w karierze? W mojej karierze, no nie wiem, nie liczyłem tego, ale to idzie to wszystko policzyć. No, ale takie, jeżeli tylko byłem, startowałem, to jeździłem właśnie w Gorzowie i Gorzów jeździł u nas z moją, ja wtedy musiałem startować w tych zawodach, także no, było ciekawie, fajnie. A które zostały zapamiętane najbardziej? Wszystkie były ciekawe,
Także że jako my zawodnicy tam, ja o sobie tu powiem też, że tam jechałem do Gorzowa, to tam też było zadowolenie i lubiałem też tam jeździć. Nieraz było lepiej, nieraz było gorzej, ale to jakoś wychodziło mi tak. Kibice byli dla mnie mili i po dzień dzisiejszy tak samo jest, także zadowolenie mi szło właśnie, że jeździłem. Tak, jest pan na pewno bardzo lubianym zawodnikiem, jeżeli chodzi o gorzowskich kibiców. Zawsze serdecznie witamy. Pytanie, czy to jest spowodowane tym, że jednak w karierze, pomimo tego, że startów oficjalnych nie było w barwach gorzowskiej stali, ale w Plastronie występ był. Tak, tak. Właśnie kiedyś pojechaliśmy na zawody ligowe i to no, tak. I zapomnieliśmy właśnie Plastronów. No, chyba na dzień dzisiejszy to byłoby niemożliwe, żeby drużyna, to chyba byłby to walkover, bo musiałaby jeździć w Plastronach swojego klubu, a wtedy no, Stal Gorzów pożyczyła te swoje pierwsze takie białe z czarnym napisem, tym logo. I to mnie się tam te Plastrony jeszcze lepiej podobały jak te inne później, tak. No i nie ukrywam, że chyba ten mecz nawet wygraliśmy. Już teraz tak nie pamiętam, ale to wszystko idzie zobaczyć. No, ale no było ciekawie, fajnie, no, elegancko. Czyli Cargo lub Pawlak nie było tak źle, można było no sobie było. Pożyczyć sprzęt i nie patrzył na siebie nikt. Także... Tak, zawsze było przywitanie przy płocie. Co mam rozumieć pod pojęciem przywitanie przy płocie? No nie, no to tak na Cargo lub Pawlaku, no. A się płot zarwał czy załamał, ale no, było fajnie. Który zawodnik w historii Stali Gorzów był taki dla Andrzeja Chuszczy najtrudniejszy do pokonania? Znaczy się, no wszyscy zawodnicy są byli do pokonania. No wtedy jak ja zaczynałem, to już Edek Jancarz, to już był, to było coś. To był numer jeden w Polsce, na świecie, no i w Gorzowie. No, no to z nim coś takiego, żeby się spotkać, wygrać i czy pojeździć, no to było no, naprawdę satysfakcja tam dla takich młodszych, no bo ja tam też troszeczkę już. No ale byłem dużo młodszy od Edka i no to był Edek, Jurek Rębas, Boguś Nowak, Fabiszewski, Woźniak, później ta młodsza generacja, Paluch, Świst, no to ta ekipa była też taka, no to zawodnicy światowego żużla w ogóle, tak. Także z nimi też to była rywalizacja i zadowolenie, czy tam wygrywanie, przegrywanie, no było jak było. Padło tutaj wiele, wiele kluczowych nazwisk, ale gdyby tak z perspektywy czasu, obserwacji, kariery, doświadczenia, Andrzej Chuszcza miał powiedzieć jedno nazwisko takiego stalowca 75 lat klubu. Który to był? No ja powiem, że Jancarz. I to dla mnie był, bo ja później jeździłem też w Anglii 2 sezony, to nawet z nim miałem dobre kontakty. Spałem u niego nawet w Londynie kilka razy. Wracałem z nim do Polski samochodem. On mnie brał też, bo on już no chciał, żebym ja też jechał dużo, a mnie to dla mnie wtedy było w tą gra. I także, że ja tam lubiłem jeździć samochodem, to żeśmy tak wspomagali się. No. Przywoził mnie do domu i później przyjeżdżał po mnie i jechaliśmy z powrotem do Anglii. Także w jednym klubie żeśmy nie jeździli, ale tak żeśmy do Polski nieraz się wybierali, właśnie to ja z nimi. Tak go to wspominam mile, no i to był gość taki naprawdę no super jeździł, inteligentnie przede wszystkim, tak, no i ta nauka z tej Anglii chyba tak mu to wszystko pomagała. No. No tylko taki, no. No i jeszcze bym dużo wspominał tych innych zawodników i Boguś Nowak z Jurkiem Rębasem, no to tak też żeśmy. Jurek Rębas to był niesamowity startowiec, z nim to wygrać było, start to było coś nieprawdopodobnego, ale jak on już później, tak jak już powiem o Rębasie może, że dobrze. Jak już jechaliśmy nieraz i na tych mówi, no kurde, jak ja on wiedział, że ja jadę za nim. Bo już słyszał i mówię, no to już Andrzej będzie teraz pompował, bo ja tam już jechałem już tam koło w górę trochę. No to on tą psychikę chyba miał mocną, ale chyba ze względu na mnie to jakoś to
dużo razy udało mi się go wyprzedzić właśnie na trasie, no i tak, to tak, tak wspominamy nieraz jeszcze do dnia dzisiejszego, jak się spotykaliśmy. Fantastycznie, mam nadzieję, że przy najbliższych derbach będzie możliwość takiego spotkania się ponownie i powspominania, bo Andrzej Huszcza mógłby opowiadać o tym pewnie godzinami, tych startów było bardzo wiele, ale oprócz tego pojawiła się rola aktorska, rola, krótka rola, epizod w Świętej Wojnie. Jak do tego doszło? Nie wiem. Znaczy się, nie wiem, no tak daj... Wiem, że coś takiego było chyba tam o mnie wspomniane. Tak. No. I to chyba usłyszałem, także no. Fajnie, no to było no, coś niesamowitego. Dla mnie było, także zadowolony byłem. Co moglibyśmy dzisiaj, patrząc z perspektywy historii, która jest już za klubem Stali Gorzów, a to, co jeszcze przed zawodnikami, ale tak naprawdę przed młodzieżą, co moglibyśmy im dzisiaj powiedzieć takiego, aby chcieli przede wszystkim wejść do tej sportowej rodziny Speedwaya? Nie, no to trzeba wytrwałości, pracy przede wszystkim i takiego postępowania, takiego ludzkiego, żeby nie dużo cwaniactwa, żeby to tak jakoś, no to wszystko tak się układało tak jak w rodzinie, no tak jak... I to więcej nic, żadnych tam nie trzeba więcej czegoś innego, żeby to wszystko było dobrze. No. Czyli pokrótce chęci, pokory. Pokory, tak, tak. No i to tak jest. No to tak jest w każdej dziedzinie życia chyba tak. Takie coś to później jest dużo lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na zakończenie drobny upominek. Pinsa upamiętniająca 75 lat klubu sportowego. Dziękuję bardzo. No będę. Jestem mile zaskoczony już dzisiaj, że akurat żeście mnie tutaj odnaleźli. To nie było trudne, Zielona Góra niedaleko. No nie, no pewnie, no teraz jeszcze ta droga jest szybka do Gorzowa, także godzina czasu i jesteśmy przy małym mandacie. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy bardzo dziękuję za rozmowę. No, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia.